Witam w kolejnym filmie na moim kanale ze strony Hodowca Papug. Dzisiaj będziemy tą klatkę szykować, bo wpuszczam tutaj parę papug. W poprzednim odcinku pokazywałem wam którą. Tak więc lecimy. Muszę tutaj najpierw piasek rzucić i wyjąć ten korzeń, co jest na ziemi. Dobra, ja mam piasek. Jeszcze kilka takich wiadereczek się przyda. Ja idę, nasypę i zaraz do was wracam. No, piasek już jest. Nie wiem, czy dobrze widać. O, wszędzie jest. Idę po jeszcze jeden patyk i budkę tu będę, muszę powiesić jeszcze. Zaraz wracam. Dobra, zrobiłem. Są kijaszki dwa, ten się buja. A papugi tak lubią się bujać. Jest budka. Nie wygląda za ładnie, ale no to niestety. Tu jest, tu się otwiera z tej strony. Wiecie. O. No. Co? Idę zaraz łapać ptaki. Jeszcze tylko wodę im tu przyniosę i jedzenie. Idę łapać ptaki. Widzimy się za chwilę. Dobra, ptaki wpuściłem. Widać, jak widzicie, jest to para szeków. Tam z tyłu samica, to jest szek niebieskim szekiem jest. Samiec jest tutaj z przodu. Jest taki zielonkawy, ale nie do końca. Wodę tam mają i jedzenie. Tu jest zamontowana siatka, żeby nie wyleciały. Budka. O. No co, teraz na dzień trzeba trochę, ze 2-3 dni myślę, żeby się sparzyły, bo w parze w wolierze nie były. Ja chciałem połączyć te dwa szeki, więc to byłoby chyba na tyle w tym odcinku. Ten był na pewno był krótszy. Jeśli zostawicie 15 łapek, pojawi się następny odcinek. No to i to byłoby na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. O, i przypominam jeszcze o grupie dla widzów. Wszystko macie w filmiku, który był nie ostatnim filmiku, tylko tym, co był przed tym ostatnim filmikiem, przedostatnim. Także no, to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Cześć.